proszę Państwa, jedna kaszle. Idzie i kaszle. Ja mówię, dlaczego w ramach tej mafii żydowsko-watykańskiej tu na Mazowszu, nad Wisłą, w Mochorowie, w Warszawie, tak się kaszle. No dlaczego się kaszle? Oni są niezadowoleni, bo tak, życie ciężkie. Państwo zobaczą, straż, jak mówię, chodzi tu po drugiej stronie, co tu się działo, ale co jeszcze się dzieje. Handel. Straż wyłapuje handlarzy. Oni nie chcą, żeby Warszawa była tak żydowska jak przed wojną. No bo handel, handel. Teraz jest wojna. Kto handluje, ten żyje. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę. Jak sprzedasz rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbrusie też napijesz. To sobie ludzie tak różnie zmieniali. Może z tego powodu, że nie pamiętali słów. Ale tutaj wyłapują te Żydówki, które handlują, bo teraz modne są sklepy jeszcze państwowe, tu prywatne. To Janek Witek przeklinał i nawet sami katolicy przeklinają papieża, że przez niego ten kapitalizm im jakby wszedł, że wszystko prywatne. A jeszcze póki co te sklepy, no na przykład Jubilerska Oszą, spółka komandytowa, proszę Państwa, w samym centrum Wiochy na Płocie. No to ja to tak traktuję jako, ja wiem, półpaństwowy czy resztki sklepu państwowego. A tak pod sklepami nie lubią, jak ktoś handluje, także straż wyłapuje takich cwaniaczków i duże kary. Tu jedna babka pomidory sprzedawała, już teraz nie ma miejsca, bo teraz będzie stał piękny sklep. To też ciągłe kary. Nie wiem, po co ona sprzedaje. Przecież taka kara 500 zł, to chyba ona cały dzień dostanie za handel 500 zł.